Dzień dobry Państwu. Zaczynamy dzisiejszy dzień od profilaktyki, ale nigdy nie ma złego dnia ani złej pory na to, żeby się tym tematem zająć. A naszym dzisiejszym gościem jest lekarz ginekolog położnik, dr Marcin Pasterno. Witam serdecznie. Dzień dobry. No i temat na początek, który dotyczy i mężczyzn i kobiet, bo ginekologia kojarzy się zazwyczaj z kobietami, że to my mamy większy problem, gorzej przechodzimy różnego rodzaju infekcje i zawsze problem leży po naszej stronie, nigdy po stronie mężczyzn. Ale są takie choroby, które jednak warto diagnozować również u panów. Drodzy panowie, zwróćcie na to uwagę, że wirus HPV dotyka nie tylko kobiet, ale i mężczyzn. W tej chwili są refundowane już szczepionki dla Dziewcząt. Czy tak jest również w przypadku mężczyzn i czym grozi HPV u mężczyzny? Proszę nam powiedzieć. Panie tak, panie, od 1 to... czerwca do programu szczepień refundowanych weszły szczepienia przeciwko wirusowi HPV. Mamy do wyboru dwie szczepionki, dwuwalentną i dziewięciowalentną. Zarówno chłopcy, jak i dziewczęta z roczników 2010 i 2011. Mogą być bezpłatnie zaszczepieni. Dlaczego to w takcie wczesnym wieku już w ogóle zdecydowano się, żeby szczepić dzieci, czyli to jest po prostu taki wirus, który może doprowadzić do raka, do śmierci, no bo rak sam nie przejdzie, prawda? Tak. Wirus HPV jest wirusem przenoszonym drogą płciową, i najlepszą immunoprofilaktykę, czyli odporność na tego wirusa, uzyskujemy, jeśli zaszczepimy dzieci przed rozpoczęciem współżycia płciowego. Zarówno jeśli chodzi o chłopców, jak i dziewczęta. Statystyki są dość takie przykre, bo właściwie większość społeczeństwa, która zaczyna pożycie płciowe jest narażona na ten wiek badania mówią nam, że około 50% osób, które aktywnie współżyją, będą miały kontakt z tym wirusem HPV. U 90% osób dojdzie do takiej bez, bezobjawowej infekcji i do samowyleczenia, natomiast u około 10% osób z tej grupy m, będziemy mieli dalsze konsekwencje. No dobrze, ale u mężczyzn na przykład to jest właściwie można powiedzieć bezobjawowe. Czy są jakieś objawy i na no, czym to grozi? Porozmawiamy eee... na początek o panach. Eee, jeśli chodzi o panów, mogą wystąpić u nich kłykciny kończyste, czyli to są takie Zmiany, zmiany, można powiedzieć, glutkowate w obrębie prącia oraz może taka infekcja wirusem HPV, jeśli wejdzie w taką przewlekłą infekcję, skończyć się nawet rakiem prącia. No i to już wolę nie pytać, co wtedy, bo wystraszymy wszystkich. W każdym bądź razie na pewno warto się zbadać. Testy też są już w tej chwili inne, są też bardziej dostępne na hpv -a. Jak to wygląda? Jak sprawdzić, czy go mamy? Jeśli chodzi o screening raka szyjki macicy, yy, mamy bardzo, bardzo dobry ten screening i możemy pobać cytologię u kobiety. Obecnie odchodzi się na świecie od cytologii płytkowych w kierunku cytologii na podłożu płynnym, dlatego że one mają około dwukrotnie wyższą czułość w wykrywaniu komórek. Przednowotworowych raka szyjki macicy, oraz możemy wykonać test w kierunku HPV. HPV to jest wirus, około 200 typów na świecie istnieje tego wirusa, z czego 20-30% jest chorobotwórczych dla człowieka. I wśród tych typów wirusa możemy wyróżnić takie, które są o wysokim ryzyku rozwoju nowotworu, szyjki macicy, i o niskim ryzyku rozwoju. No i mężczyzna mówi oczywiście o problemach związanych z kobietami. A Mężczyzn. Jak w ogóle zdiagnozować, że się ma tego HPV? -a? Mężczyzna może udać się do urologa. Uro, urolog pobierze odpowiedni, odpowiedni wymaz i na podstawie tego wy, wyniku tego wymazu będziemy wiedzieli, czy mężczyzna e, ma tego HPV. Szczepi się młodych, a co w przypadku dorosłych ludzi, czy też się mogą zaszczepić, czy najpierw powinni właśnie się zdiagnozować, czy nie mają już tego HPV, bo wtedy jest prawdopodobniej inna procedura. Obecność tego wirusa nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia. Niektóre badania pokazują, że wręcz osoba, która nawet już jest zakażona tym wirusem HPV może odnieść korzyści z takiego szczepienia. Także według Amerykańskiej Agencji Leków zaleca się szczepienie całej populacji, która nie była zaszczepiona do 26 roku życia i wtedy największe korzyści społeczeństwo osiągnie tak to wróćmy do tej profilaktyki, jakby generalnie już. Przychodzi baba do lekarza i nie ma pojęcia o tym, jak powinna się przebadać, na co powinna zwrócić uwagę. Zazwyczaj leży to po stronie lekarza, ale czasami no jest tak, że Lekarze idą trochę sztampą, doktorze, czyli proszą, żeby zrobić cytologię i to wszystko. Ale cytologia to jest badanie, które pokazuje przeważnie już niestety zaawansowane stawień choroby onkologicznej. Więc, jakie badania powinniśmy mieć zrobione, również może, kobiety, no, mieć zrobione, żeby czuć się bezpiecznie, żeby wiedzieć, że jesteśmy dobrze przebadane. Cytologia jest dopuszczalną metodą takiego screeningu dla kobiet do 30 roku życia. I tutaj zalecamy tą cytologię na podłożu płynnym. Natomiast u kobiet po 30 roku życia, zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, powinniśmy zaproponować cytologię razem z badaniem HPV. I wtedy takie badanie możemy raz na 3, raz na 5 lat wykonywać. Jeśli ono wychodzi prawidłowo, mamy naprawdę bardzo niskie ryzyko rozwoju nowotworu. Z czego to wynika? Bo e, czy, to jest, czy to są takie choroby cywilizacyjne, czy po prostu wcześniej nie umieliśmy nazwać tych wirusów, że się pojawiły te HPV-y, że się pojawiło mnóstwo e, zachorowań na raka, gdzie kiedyś wydaje się, że aż tylu nie było. Hmm. Myślę, że tutaj mamy kilka czynników, które na to wpływają. Rozwój nauki, rozwój metod diagnostycznych pozwala nam coraz głębiej zajrzeć w etiopatogenezę tych chorób. Ludzie żyją coraz dłużej, jest czas, że te choroby niestety mogą się, mogą się w dłuższym czasie, czasie rozwijać. Myślę, że też jest duże narażenie na czynniki środowiskowe, które, które, które mają wpływ na, na, na takie predyspozycje do, 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 do rozwoju nowotworów. No to jak już jesteśmy tacy zdiagnozowani, to teraz taka wisienka na torcie. Bo teraz jest taka moda, doktorze, na wszelkiego rodzaju waginoplastyki. Czy to jest bezpieczne? Czy to jest dobre? I. No, czy jest duże, duże zainteresowanie u nas w Polsce, również bo to jest bardzo popularne za granicą? E, tak. Kobiety są coraz bardziej świadome swojego zdrowia. Często po porodzie, po ciąży odczuwają rozluźnienie w obrębie narządu płciowego, mniejszą satysfakcję, mniejszą satysfakcję ze współżycia płciowego. I mamy kilka metod, dzięki którym możemy tą jakość życia poprawić. Yy, możemy wykonać laserową rewitalizację pochwy, możemy wykonać zabiegi z użyciem ultradźwięków wysokiej częstotliwości, a u pacjentek, u których, u których jest dosyć znaczne już obniżenie tego narządu rodnego, możemy zaproponować zabieg operacyjny, czyli tą waginoplastykę. No, czyli jakieś opcje są, żeby usatysfakcjonować i nas i oczywiście wszystko się sprowadza znowu do mężczyzn. <dziś> Dziękuję panu serdecznie za rozmowę. Naszym dzisiejszym gościem był lekarz, ginekolog, położnik dr Marcin Pasternak. Dziękuję. Dziękuję bardzo. you